Zobacz, Rekiu. Mega Koko ukrywał swoją obecnością tajemne przejście. No proszę bardzo zobaczyć, co szaman Rafiki Miki tu odkryć. Co? No przecież, że ukryta jaskinia z obrazki Masajajów i legendarny tunel słoni, który do oceanu prowadzi ponoć. Szanowna wycieczko Koko, na tym malunek widać dozgonna wdzięczność wodza Kukuryka okazana wielkiemu Mkretowi. Jeden Masajaj być w transie i wykonywać pradawny taniec na plecach. To chyba być moja rodzina. Wódz Kukuryk i inni Masajaja wsiadać na statek wielkiego Mkreta i razem z nim wpłynąć w mroczna czeluść dwóch czarnych Mazajów. Mazaje symbolizować ten tu tunel. Tabliczka Amona Kreteca. Czytam. Tu byłem, ale to nie tu. Wódz Kukuryk zna inną rzekę, która też tworzy deltę. Popłynie z nami tunelem słoni, żeby pomóc ją odszukać. Mam nadzieję, że dotrzemy do mędrców w Shangri-La i że oni wiedzą, gdzie szukać kolebki cywilizacji starożytnych Kretonów. Możemy już wreszcie płynąć do Shangri-La? Nie, dopóki poziom wody w Nilu jest tak niski. A co pan odczuwa teraz? O, ja by... To ten legendarny tunel? No chyba! Dawno, słonie wylizać ten tunel aż do Wielka Ocean i dalej na inny kontynent w ogóle. Tak lizały. Reksiu, patrz, Nautilus. Musisz się dobrze wychylić, żeby go zobaczyć. Trzeba donieść o tym kapitanowi Nemo. Kapitanie Nemo, odkryliśmy tunel słoni, który ponoć prowadzi do oceanu. Na jednym końcu widać Nautiliusa. A na którym? Na tym tu niedaleko. I tak na oko uda się wpłynąć Nautilusem do środka. Tak na oko to wiesz co, rosół. Ale kto nie próbuje, ten nie próbuje. Zobaczy, co się da zrobić. Ahoj, ahoj, dało się zrobić. Nautilus jest gotowy do drogi. Reksiu, mój bohaterze. Hau, hau. Chodź tu szybko do mnie, zasłużyłeś na buziaka. Hau, hau, hau. U matku, spokojnie, Reksiu. Jeszcze wszystkiego nie przerysowałem do notesu. Jakoś nie chce mi się wie... No to chyba jest... Ci pingweje to prędko tu nie wrócą. Następnym razem... Hau, hau, hau! Żegnaj, szamanie Rafiki Miki. Oby twoje plemię miało zawsze dostatek manioku i batatów. Czy co wy tam spożywacie na co dzień? Żegnajcie, ziemianie! Wszystko w porządku, kapitanie? Prąd jest silny, a skały ostre. Możemy tylko skręcać do góry. Pełne zanurzenie. Wstrzymajcie oddech. Jeden błąd i po nas. Aha. I po nas!
hał, 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 hał. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Hał, 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 hał! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Hał, 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 hał! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Czy już jesteśmy? Nie, przed nami więcej skał, ostrzejszych. Jeden błąd i po nas. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Hał, 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 hał. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Nie mówiłem? Hał, 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 hał. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa.
dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Ham, 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 ham! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Kapitanie, to tu? Jeśli pytasz o silniejszy prąd i ciasne korytarze, to tu. Jeden błąd i po nas. A nie mówiłem? Hap, 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 hap. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. No właśnie. Ham, 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 ham. Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Ham, 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 ham! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. I po nas! Ham, 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 ham! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. No właśnie! Ham, 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 ham! Dobrze, Reksiu. Zaczniemy wszystko od nowa. Normalnie zaraz się zaduszę. Czy już jesteśmy? Tak, na mój dziób wypłynęliśmy właśnie na Ocean Indyjski. Dziób nie zwodził kapitana Nemo. Wypłynąwszy w okolicach Zanzibaru na Ocean Indyjski, Nautilus wziął kurs na Bombaj w Indiach. Kapitan Nemo sterował w zamyśleniu. Reksio i Kari Matahari rzucali sobie nieśmiało spojrzenia i wzdychali. Zaś Kretes próbował przeprowadzić naradę sztabową. Wygląda na to, że naszą jedyną nadzieją jest odnalezienie siedziby starożytnych Kretonów. A dlaczego? Kto wie? Nie słyszę. A dlatego, że jeśli wierzyć Amon Kretesowi,
Poznali oni tajniki podróży w przestrzeni i co nas interesuje w czasie. A propos, czy moglibyście się trochę skupić? Bowiem w czasie, gdy ja dedukuję, wy robicie jakieś inne rzeczy. Podsumowując zatem, płyniemy właśnie do Shangri-La. Zresztą podobnie jak kiedyś Amon Kretes. A tam dowiemy się od jakichś mędrców, gdzie ta siedziba kretonów jest. Albo przynajmniej była. Kto jest za, kto jest przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Zaparowały mi gogle. Po wielu podobnych do siebie dniach Nautilus wpłynął wreszcie do portu w Bombaju. U was, rysarze, dalej musicie podróżować koleją, torami do końca i w lewo. W lewo, aha. Moment! Przecież... Przykro mi, mam zasadę, że dwa razy nie wpływam do tej samej rzeki. Ale sami nie trafimy. Ja was zaprowadzę. Jesteś pewna, że chcesz tam wrócić? Muszę stawić czoła demonom przeszłości. Nie będę cię powstrzymywał. My też nie. No dobrze, będę was oczekiwał w porcie w Kalkucie. Powodzenia. Porzekłszy, kapitan Nemo odpłynął, a nasi bohaterowie udali się na dworzec i wsiedli w pierwszy lepszy pociąg. Skąd wiesz, że akurat tym pociągiem nam się to uda? Tu w Indiach panuje demokracja kolejowa. Każdy może sam ustawić tory przed pociągiem, którym jedzie. Spróbujcie. O, rzeczywiście. Proste i genialne. Co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. Stoimy? Tylko przez chwilę. W końcu przecież zajechaliśmy na jakiś dworzec. Skacz! Skacz! I co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. Wspominałam o wadach. I co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, Kretesie. We'll be right back.
odkryłem wadę tutejszego systemu kolei. I co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, kretesie. No, połowa drogi za nami. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, kretesie. Co my teraz zrobimy? Cofniemy się i złapiemy inny pociąg. W Indiach jest dużo pociągów, więc już niebawem... No dobra, teraz moja kolej. Zgadza się, kretesie. Thank you.
Jesteśmy na miejscu. Dobra robota, chłopaki. Karinata poprowadziła Reksia i Kretesa wąską, zarośniętą ścieżką w stronę pobliskiej skały. Oto wrota Shangri-La. Tylko ciś, bo ono gdzieś tu się czai. Umatku, joko ono? Ja się czaję. Ale ty nie jesteś żadną oną, jesteś samiec? Jestem zwierzę. Zwierzę Hanoi. To zwierzę. A konkretnie jestem słoń. Jestem strażnikiem wrót Shangri-La.